Cześć, witam w instrukcji gry Everdell. Najpierw przyjrzyjcie się całej planszy, która jest naprawdę niezwykle piękna. Tutaj jest wieczne drzewo, łąka i to jest las, wokół którego każdy z graczy będzie budować swoje miasto. Będziemy rywalizować o punkty i starać się, żeby nasze miasto było najbardziej rozbudowane, najbardziej prężne i najbardziej aktywne. Zaczynamy od rozstawienia wokół wielkiej rzeki surowców, które nam będą potrzebne do gry. To jest drewno, bryłki żywicy, kamienie, oraz jagódki. Wszystkie surowce będą nam potrzebne do budowania naszego miasta. Obok planszy stawiamy także żetony z punktami oraz tak zwane żetony użycia. Za chwilę wyjaśnię dokładnie, co robią żetony użycia. Mamy także żetony wydarzeń podstawowych, które również dajemy w odpowiednich miejscach na planszy. Rejs po rzece. Drzewo. Plansza jest rozstawiona na 4 graczy, jest to liczba maksymalna, ale tak naprawdę Everdell można już rozegrać w pojedynkę. To jest talia podstawowa, talia kart lasu i talia wydarzeń specjalnych. Każdą z nich tasujemy przed rozłożeniem. Nasze talie już są potasowane. Talie wydarzeń specjalnych, karty z tej talii rozkładamy na drugiej półce drzewa. Resztę kart możemy odłożyć do pudełka, nie będą nam już potrzebne. Karty z lasu układamy na odpowiednich miejscach obok łąki. Jako że gramy w 4 osoby, to rozkładam 4 karty. Jeśli gra się w pojedynkę albo w 2 osoby, rozkłada się tylko 3 karty, jeśli w 3 lub 4 osoby, to właśnie 4. I rozkładam też talię kart podstawowych. Pierwszy gracz zawsze dostaje 5 kart. I każdy kolejny gracz o jedną więcej. Jeśli gramy w 2 osoby, to drugi gracz dostaje 6 kart, trzeci 7, czwarta osoba dostaje 8 kart. Następnie wypełniamy kartami z talii podstawowej pole na łące. Znajdzie się tutaj 8 kart. I resztę talii odkładamy pod wieczne drzewo. Każdy z graczy ma na ręce po 2 robotników w wybranym przez siebie kolorze. Do wyboru są wiewiórki, myszki, żółwie albo jeże. Reszta robotników, w sumie będzie dostępnych ich 6, jest na polach na górnej półce wiecznego drzewa. Każde z pól jest w nieco innym odcieniu i oznacza odpowiednią porę roku. Za chwilkę wyjaśnię dokładnie, kiedy zmieniają się pory roku i kiedy będziemy mogli zabrać naszych kolejnych robotników. Gra wygląda w ten sposób, że do wyboru mamy 3 akcje w każdej naszej turze. Tury zmieniają się naprzemiennie według wskazówek zegara. Zaczyna gracz według instrukcji, który jest najskromniejszą osobą w gronie. I każdy ma do wyboru właśnie 3 akcje. Może albo posłać jednego ze swoich 2 robotników na pole z łapkami. Widzimy, że jest naprawdę dużo pól z łapkami na całej planszy. I to znaczy, że można posłać tam robotnika i dzieją się wtedy rzeczy, które są dokładnie opisane. Mamy pola podstawowe, które pozwalają nam zbierać surowce. Przykładowo, jeśli dam robotnika na pole z łapką, tutaj dostaję 3 kawałki drewna. Jeśli zaś dam robotnika na pole z kamieniem, dostaję jeden kamień analogicznie. To są po prostu pola podstawowe, które są zawsze przypisane do planszy. Dodatkowymi polami są wylosowane karty, które znajdują się w większym oddaleniu od łąki. Tutaj zawsze bonusy, które daje dana karta, są nieco większe. Jak widzimy, tutaj są dwa pola z łapkami. Musicie wiedzieć, że jeśli pole jest zamkniętym okręgiem, to znaczy, że może znaleźć się tam tylko i wyłącznie jeden robotnik. Jeśli jest pole z okręgiem otwartym, może tam stanąć nieważne jaka ilość naszych robotników. Karty specjalne mają dwa pola, ale tylko w rozgrywce czteroosobowej można odblokować drugie pole. Jeśli gramy w jedną, dwu lub trzy osoby, to tylko jedno pole jest dostępne. Do czego nam są surowce? Surowce są nam potrzebne do tego, żeby w ogóle budować miasto. Miasto możemy budować zagrywając karty, które mamy na ręce, albo karty, które znajdują się na łące. Jest to obojętne. Jedyne, co jest wymagane, to to, żeby mieć określoną liczbę surowców, które pojawiają się w lewym górnym rogu planszy. Na przykład, żeby wybudować wieżę zegarową w naszym mieście, potrzebujemy 3 kawałki drewna i 1 kamień. Wtedy w naszej turze możemy zabrać kartę z łąki, wybudować ją w naszym mieście i natychmiast do kart z łąki dodajemy po prostu na puste miejsce kolejną kartę. Karty dzielą się na 6 grup. Każda z nich ma po lewej stronie inny symbol. Te, które mają białego listka na zielonym tle, oznaczają, że są to karty produkcyjne. Wtedy to, co jest opisane na danej karcie, dzieje się natychmiast i w określonych fazach przy zmianie pól roku. Jeśli mamy taki rozwinięty biały zwój na niebieskim tle, to oznacza, że w określonych momentach dzieje się to, co jest opisane na karcie. Weźmy na przykład sklepikarza. Żeby wprowadzić sklepikarza do naszego miasta, potrzebujemy 2 jagódek, żeby mu zapłacić, żeby do nas przyszedł. I wtedy sklepikarz daje nam coś takiego, że możemy wziąć z puli jedną jagódkę za każdym razem, gdy zagrywamy inne stworzenie, jeśli mamy sklepikarza w naszym mieście. Powtórzę jeszcze raz, że mamy do wyboru w każdej naszej turze 3 akcje. Albo możemy wysłać robotnika. Jeśli zaczynamy grę, to nie mamy praktycznie żadnych surowców, więc tak naprawdę nie możemy mieć w swoim mieście jeszcze żadnej karty, bo po prostu nie mamy jak za nią zapłacić. Więc ważne jest, żeby po prostu na samym początku wysyłać naszych robotników na pola z jakby łapkami, które oznaczają miejsca akcji, po to, żeby zyskiwać surowce i zyskiwać bonusy. Jeśli mamy już określoną liczbę bonusów, to wtedy możemy zagrywać karty do naszego miasta. I tak jak mówię, albo z ręki, albo z pól na łące. Limit kart w mieście wynosi 15. Są też karty, które są wyjątkami. Na przykład, jeśli mamy jednocześnie w naszym mieście kartę męża i kartę żony, to oznacza, że oni zajmują tylko jedno miejsce, czyli w sumie możemy mieć 16 kart wtedy. Czyli wykonujemy akcję wysłania robotnika albo akcję zagrania karty, dopóki nie kończą nam się surowce, albo nie mamy już żadnych kart do zagrania lub robotników do wysłania. Ponieważ zaczynamy na ręce tylko z 2 robotnikami, oni będą na danym polu przez całą porę roku. Trzecią akcją, jaką mamy do wykonania, jest przygotowanie do nowej pory roku. Przygotowujemy się do nowej pory roku wtedy, gdy nie możemy już właśnie zagrać żadnej karty albo wysłać robotnika, bo już wysłaliśmy naszych 2 robotników. Gdy przygotowujemy się do nowej pory roku, to zabieramy robotników, którzy już nam pomagali przez całą zimę, bo akcja całej gry zaczyna się pod koniec późnej zimy. Gdy przygotowujemy się do nowej pory roku, to nadchodzi wiosna. Zabieramy też naszego 3. robotnika z pola oznaczonego wiosną i możemy jeszcze raz wykorzystać wszystkie karty z białym listkiem na zielonym tle, które oznacza produkcję, które mamy w naszym mieście. Jeśli nie mamy żadnych takich kart, to znaczy, że nic wtedy się nie dzieje. Co ważne, każdy z graczy może w różnym tempie kończyć swoje tury, Czyli nie wszyscy zawsze będą się przygotowywać do nowej pory roku w tym samym czasie. Nie jest to obowiązkowe w tym samym czasie dla wszystkich graczy. Celem gry jest zdobycie jak największej liczby punktów. Każda karta ma określoną liczbę punktów na takim symbolu żółtego słoneczka. I jak widzimy, są też wydarzenia, które również mogą dawać nam punkty. Wydarzenia mogą być aktywne tylko wtedy, jeśli spełniamy określone warunki, na przykład posiadamy 4 karty produkcji w naszym mieście. Wtedy możemy posłać robotnika na pole oznaczone z łapką, na wydarzenie specjalne, które oznacza Święto Plonów i zabieramy żeton Święta Plonów do siebie. Do końca gry żeton Plonów daje nam 3 gry. Są też 3 punkty, przepraszam. Są też wydarzenia specjalne. One są zwykle bardziej skomplikowane, ale jednocześnie dają większą liczbę punktów. Na przykład jednocześnie w naszym mieście musimy mieć cmentarz i pasterza i wtedy możemy wysłać robotnika na to pole wydarzenia specjalnego i czcimy wtedy pamięć o poległych. Dostajemy 3 punkty za każdego robotnika na naszym cmentarzu. Cmentarz to też jest również karta, którą możemy zdobyć do naszego miasta. I tak tury toczą się naprzemiennie według ruchu wskazówek zegara, dopóki wszystkie pory roku nie przeminą. Na jesień jest najwięcej bonusów, dostajemy 2 ostatnich robotników i dodatkowo możemy wyruszyć też w podróż jednym z naszych zwierzątek. Wtedy odrzucamy określoną liczbę kart, która jest przypisana danej liczbie punktów i dostajemy te punkty do naszej puli. Wygrywa osoba, która ma najwięcej punktów.